Cześć, mam na imię Marek, zapraszam Was do obejrzenia filmu, w którym pokażę, jak składamy komputer. Nasz komputer składamy z następujących podzespołów. Obudowa Silentium PC Gladius X60, zasilacz Chieftec o mocy 600 W, procesor Intel i7-4090K, czyli wydajny procesor z fabrycznie odblokowanym mnożnikiem, dzięki czemu w przyszłości będzie można go przetaktować lub, jak się potocznie mówi, podkręcić. Pamięć RAM DDR3 o taktowaniu 1600 MHz, dysk twardy Seagate 2 TB i karta graficzna GeForce GTX 970, posiadająca 4 GB pamięci. Ponieważ komputer jest składany w warunkach polowych, zrobimy to w stylu godnym MacGyvera, używając jedynego słusznego narzędzia, jakim jest scyzoryk. W monitorze dostaliśmy pastę termoprzewodzącą od producenta procesora, jednakże będziemy ją wymieniać w celu zastosowania lepszej, droższej. Można w ten sposób obniżyć temperaturę nawet o kilkanaście stopni na procesorze. Zanim dotkniemy pamięci, należy pamiętać, by pozbyć się wszelkich ładunków elektrostatycznych na ciele, na przykład poprzez zastosowanie specjalnej opaski lub dotknięcie kaloryfera. Widać, złożenie komputera to nie jest taka trudna sprawa, można to zrobić nad wodą.